Hopsa, ha! Witajcie ze pięknie w kolejnym odcinku kulinarnym u Bacy na Cacy. Jesteśmy w piekarni, cukierni Rocker, nigdzie indziej jak w samym Zabrzu, a wraz ze mną założyciel, cudotwórca bym powiedział, tego właśnie całego apogeum, które osiągnęło się na rynku, Czesław Kierat. Witaj pięknie, cześć Czesław. Witam serdecznie. Witaj serdecznie. Witam pana, witam państwa. Słyszałem, że jesteś założycielem całego tego biznesu, że zaczynałeś syczko tak naprawdę od rodzynka, tak? Teraz jest cała plantacja, bym powiedział, tego syczkiego. Czy to się godzi? Tak, 1 stycznia właśnie zacząłem w roku 1990. Miałem taką maleńką piekarenkę wynajętą, gdzie zacząłem produkcję od trzech gatunków bułek i dwóch gatunków chleba, troszeczkę drożdżówek. Pieczywo było dobre, rozwijało się to wszystko, trzeba było myśleć o czymś większym. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że amerykański sen w Polsce też może się sprawdzić ciężką pracą. Słyszałem, że robicie swój żur. Jak go robicie? Tak. Jak to jest z tym waszym żurem? Żur robimy metodą tradycyjną, czyli zaczynamy od kwasu tradycyjnego, czyli tego twardego kwasu. Wyprowadzamy kwas, później mieszamy to z mąką razową i mąką żytnią, dodając do tego czosnek, kminek i to przez 5 dni się kwasi. Jak sami wiecie, wcześniej gotowaliśmy żur i taki żur był gotowany, natomiast jak pisaliście maile, pisaliście wiadomości, komentarze, Baca, zrób żur na święta i taki żur dziś dla was przygotujemy. Bądźcie razem z nami. Hopsa, ha, jak widzicie, kochani, alleluja! Świątecznie już jest, wypieki naszej cukierni już są, a my przystąpimy do tego, na co wszyscy czekamy, czyli do świątecznego żuru. Hopsa, ha, marcheweczkę zakrajamy, marcheweczkę kroimy, no i do gorącej wody wrzucamy, kochani, tak jest. Do tego przyda się odrobina selera, a czemu by nie? Więc dorzućmy go do środka. Będzie jeszcze troszkę pietruszki, a czemu miałoby jej nie być? Dodamy ją pietruszkę, kochani. I białą kiełbasę, kochani, do środka we całości, czyli nie zasmażamy ją, zasmażymy dzisiaj tylko boczek. Jak pamiętacie, w poprzednich odcinkach kulinarnych u Bacy na Cacy robiliśmy żurek, zasmażaliśmy, kochani, kiełbasę białą, zasmażaliśmy kabanosa, zasmażaliśmy boczek. Dziś, kochani, zasmażymy tylko boczek, a na surowej, białej cały żurek powstanie, kochani. Tak jest. Cebulkę zakroimy, kochani, sobie, pozwolimy sobie ją zakroić i odłożymy ją sobie, za chwileczkę będziemy ją grillować, zamienimy ją na szklisty kolor, dzięki, kochani, dodatkom naszego masełka. Tak jest. Zabierzemy się za ziele angielskie, kochani, i ziele angielskie rozeczemy w rękach, kochani, w ten sposób. Tak jest, sobie smak wyciągnąć z nich jak należy. I dorzucimy do środka. Liść laurowy, kochani, ile tego liścia laurowego? A dołożymy, że jednego liścia na pewno, a może i drugiego. A do smaku damy trzeciego, tak jest. Majeranek, kochani, na końcu, sól, pieprz, w zależności jak kto woli. Pieprz, kochani, też zatrzymy na ręce w ten sposób, żeby smaku podniosło, żeby to syczko smakowało jak należy. Pozwolę sobie zabrać się za naszą wędzonkę. Za chwileczkę ją obsmażymy, rzucimy na patelnię. No i pozwolimy sobie to syczko w towarzystwie cebulki za chwileczkę doprowadzić do odpowiedniego koloru. Tak jest. Kochani, boczek przechodzi przez siebie, zaczyna smakować. Ja w tym czasie, kochani, pozwolę sobie odlać odrobinę naszego żuru, wymieszać już ze śmietaną. Niech to sobie odstoi. Na koniec dolejemy to syczko do naszego naczynia. W jakim celu, kochani, odlewa się taką gorącą, kochani, wodę bym powiedział, a właśnie w takim celu, co by ze śmietaną ją mieszając nie zważyła nam się, co by nie wyrosła do wierchu, co by nie porobiły nam się grudki, więc pozwolimy sobie, niech to delikatnie zastygnie, a ja w tym czasie, kochani, zakrojoną cebulkę pozwolę sobie dodać właśnie w towarzystwo naszej święconki, tak? Zamieszamy, co by doszło syczko do siebie. Kochani, nie wiem, czy wiecie, ale propozycja podania naszego żurku dzisiaj będzie, kochani, w samym chlebku, nie na talerzu, gdzie w środku wyląduje, uwaga, co? Na końcu programu się dowiecie. A ja pięknie dziękuję, kochani, za podpowiedź. No, gdzieś ich zasłyszałem, gdzieś ich zaczytałem i postanowiłem, że zrobię to samo. Pokażę wam, jak można podać w trusku inaczej ten właśnie żurek świąteczny. Kochani, grzyby zacinamy, grzyby zakrajamy, grzyby odmoczone, woda odlana, kochani. No a my w tym czasie zakrajamy nasze grzybki, odkładamy, przesuwamy kawałeczek na desce. Dlaczego? Dlatego, że za chwileczkę śmiało będą wędrować nigdzie indziej, jak w naszym żurku, kochani. Pozwolę sobie naszą patelnią delikatnie zaruszać, tak jest. Kochani, zamieniamy syczko z powrotem, czyli garnek na swoje miejsce, patelnię zdejmujemy, ale jeszcze ta patelnia nam się przyda. Kochani, cebulę zostawiamy, marchewkę, pietruszkę wyjmiemy ze środka.
kiełbaskę wyjmiemy, zapniemy w paski, tak sobie to ładnie syczko wyglądało. A w tej chwili, kochani, możemy dodać już naszych grzybów do środka, do naszego żura. Hopsa, ha, kochani, zabieramy się teraz ich za naszą śmietanę, wymieszamy, zagęścimy, żur dodamy. Tak jest. Żur mieszamy, kochani, dolewamy, zalewamy śmietaną, majeranek do smaku, tak jest. No i co? No i będzie, kochani, jeszcze, już zdradzę, jajco sadzone. Hopsa, ha! No i zalewamy syczko, kochani. Żur nam się gotuje, kochani, przychodzi smakiem, zaczyna to syczko gęstnieć, zaczyna to syczko nabierać smaku, aromatu, a ja w tym czasie zabiorę ten żurek, kochani, stąd i przełożę patelnię i pozwolę sobie na patelni zrobić jedno jajco sadzone, łot szczęśliwej kury. Tak jest. Hopsa, ha, mamy smalec, kochani, zrzucamy go na naszą patelnię. Patelnię rozgrzewamy i mamy to jajco od szczęśliwej kurki. Lata, kochani, jak przystało, a my delikatnie nożem nabijemy. No i jajco na naszą patelnię wyrzucimy. Tak jest. Hopsa, ha, kochani, to jest ten czas, kiedy no jestem głodny. A nie tylko ja, ale też i ekipa cała nasza telewizyjna. Żurek, kochani, na właściwym miejscu, jajco już jest usadzone, też na swoim miejscu, a my zabierzemy się, kochani, za kiełbaskę, którą zakroimy sobie w talarki, no i umieścimy ją w naszym piecywku razem z towarzystwie żurku, no i sadzonego jajca, no bo przecież jak wiadomo, że ubacy piecacy. A wszyscy się już pożenili, może ja się ożenię, a może, ja już pożeniony, kochani. Kochani, kiełbaska zakrojona, zabieramy się za nas chlebek, zabierzmy się za nas chlebek. A do chlebka, kochani, nic innego jak nasz żur. No, zapaszek jest przedni, bym powiedział, kochani, czyli taki jak należy. Do naszego żurku, do naszego chlebka żurek, kochani, następnie nasza kiełbaska. Wrzucimy po kilka kawałeczków, żeby była wyczuwalna. No i syczko, kochani, ubierzemy w nic innego jak w nasze jajco osadzone. To jajco sadzone umieścimy, kochani, we środku. Na ten sposób. Propozycja, kochani, podania naszego żurku to jest zależna od tego, jak kto woli, jak kto lubi. Hopsa, ha, odrobina, kochani, jeszcze naszego majeranku. Tak jest, po wierchu delikatnie zasypiemy, co by to smakowało. No i co? Można by powiedzieć tak, co by smakowało. Tak można podać, kochani, ja natomiast się uważam i wchodzę z założenia, że powinno być tak podane. Człowiek ma to zjeść od razu, a nie patrzeć na to. Hopsa, ha, jest słodko, jest magicznie, idą święta. W tym okresie nie liczymy kalorii, ale nie zapominamy również o zdrowej żywności, którą tutaj właśnie propaguje sam Czesław. Czy tak jest, pachnie? Czy to faktycznie jest pieczywo bez mąki? Tak, jest. Mogę skosztować? Oczywiście, bardzo proszę. Ja go jem już od roku czasu. Zresztą ci, którzy mnie znali, widzieli, jak wyglądałem, jak wyglądam teraz. A to dlatego ten zdrowy chleb, każdy jest zdrowy, tylko ten nie zawiera glutenu. To jest chleb, który nie zawiera w ogóle żadnej mąki, jest zrobiony na samej kaszy gryczanej. Proszę. Kasza gryczana zawiera wiele witamin, składników mineralnych, tak, witamin B1, B2, B3, B6. I wpływa na dobrą przemianę materii. Dziękuję pięknie, że nas ugościłeś. Przypomnę zawsze, piekarnia, cukiernia, Rocker. A my widzimy się za tydzień w sobotę o stałej zresztą porze. 19:50. Dzięki pięknie. Chylę czopkę. Hej.